I pan prezydent otwierał w zasadzie TVN, ale składał nam wtedy obietnicę, że będzie dbał o naszą ojczyznę, o Polskę, ale będzie również słuchał, co dzieje się w tych naszych małych ojczyznach, takich jak Kolno, jak Ziemia Kolonicka, jak Powiat. I szanowni państwo, od tego czasu, przez te prawie 5 lat, spotkałem się z panem prezydentem kilkakrotnie. I powiem, że pan prezydent zawsze znalazł na mnie czas, żeby wysłuchać mnie, żeby mi doradzić i żeby pomóc. Za to panie prezydencie również bardzo dziękuję. I naprawdę mogę stwierdzić, że dotrzymał pan słowa i obietnic, które składał pan wtedy w 2015 roku. Nasze miasto się zmienia. Nowe inwestycyjne, bo te, na których pan był, już są sprzedane, tam już macie ją zakładać. To panie prezydencie, inwestycje w kulturę. Widział pan prezydencie nasz dom kultury, tak, który należy do Dolnego Ośrodka Kultury i Sportu. To inwestycje w sport. Oddaliśmy inwestycji za 60 milionów złotych. W trakcie mamy inwestycje za kwotę 10 milionów złotych i aplikujemy o blisko 10 milionów. To razem daje prawie 80 milionów złotych, ale oprócz tego mieliśmy inwestycje rządowe w infrastrukturę drogową, w infrastrukturę energetyczną. Łączna suma przez 5 lat, panie prezydencie, przez cały czas, któremu pan Polsce patronuje, bo to pan jest orędownikiem zrównoważonego rozwoju, dzięki któremu my, takie miasta jak Kolno, takie małe powiaty mogą się rozwijać, zainwestowano w nim ogromną, niewyobrażalną sumę ponad 110 milionów złotych. A proszę sobie wyobrazić, że nasze miasto to mały, 40-tysięczny powiat, a miasto 10-tysięczne. A więc nadrabiamy ten czas, o którym pan prezydent na tej konferencji dzisiejszej mówił. Nadrabiamy ten czas w stosunku do Polski Centralnej, do Polski Zachodniej. I bardzo z tego się cieszymy. I liczymy na to, że ta polityka będzie dalej realizowana, bo mamy jeszcze trochę do zrobienia. Ogromnie jestem wdzięczny za to, że tu właśnie u państwa w mieście mogliśmy dzisiaj przeprowadzić bardzo ważną konferencję o perspektywach życia w przyszłości na terenach wiejskich, o perspektywach dla mieszkańców wsi. To jest trzeci cykl tych konferencji, które Kancelaria Prezydenta wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale także i 12 innymi ministerstwami, między innymi Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, prowadzi w całej Polsce już od pewnego czasu. Bardzo dziękuję obecnej tutaj szefowej mojej kancelarii, pani minister Hani Szymańskiej, która jest głównym z mojego ramienia organizatorem tych konferencji, za to, że się spotykamy w całej Polsce, że rozmawiamy z przedstawicielami samorządów lokalnych i regionalnych i rozmawiamy przede wszystkim o programach rozwojowych. Rozmawiamy przede wszystkim o tym, z czego samorządy, z czego także i po prostu ludzie, zwykli mieszkańcy bezpośrednio mogą skorzystać, jeżeli chodzi o programy, jeżeli chodzi o tą ofertę, która dzisiaj jest dostępna w Rzeczypospolitej Polskiej dla właśnie podniesienia jakości życia, dla poprawy warunków życia, dla rozwoju obszarów wiejskich, tych mniejszych miast i tych przede wszystkim części Polski, które do tej pory nie były tak finansowane, jak to w moim przekonaniu powinno było być realizowane nieprzerwanie poprzez całe ostatnie 30 lat. Mówiłem dzisiaj o tym na uroczystym otwarciu konferencji, że to jest polityka, którą można w pełni nazwać polityką zrównoważonego rozwoju. Nawiązał do niej przed chwilą w swoim wystąpieniu pan burmistrz Andrzej Duda, ale ja bardzo mocno chcę podkreślić, że pod tym względem właśnie Kolno jest jak gdyby wręcz wzorcowym przykładem korzystania z takich możliwości. Dlatego, że proszę państwa, kiedy mówimy o
zrównoważonym rozwoju, to możemy ten zrównoważony rozwój rozumieć na dwa sposoby. Możemy na niego patrzeć jakby poprzez dwóch płaszczyznach. Jedna to jest zrównoważony rozwój kraju rozumiany jako to, że wszystkie części kraju są jednakowo rozwinięte. Czyli prowadzimy taką politykę, żeby żadna część kraju nie była zaniedbana, żeby w żadnej części kraju w miarę możliwości warunki życia nie były gorsze niż gdzie indziej. Ale jeżeli mówimy o zrównoważonym rozwoju, to należy przez to rozumieć również taki rozwój, który powoduje, że dobra, takie jak dobra kultury, takie również jak środowisko naturalne, jak czyste powietrze, jak przyroda, zostają przez nas przechowane, zabezpieczone i zachowane na przyszłych pokoleń. Otóż ta polityka, która tutaj w wojnie jest realizowana, poprzez rozwój stref przemysłowych, o którym wspominał w swoim wystąpieniu pan burmistrz, a który rzeczywiście miałem możliwość 5 lat temu obserwować w zarodku, kiedy pierwsze firmy lokalizowały się w strefie przemysłowej. Pamiętam wtedy te zupełnie nowe, świeżo powstałe budynki, zupełnie nową siatkę ogrodzeniową, zupełnie świeżo położoną kostkę drukową. Te rozwijające się firmy to jest właśnie możliwość znalezienia zatrudnienia, to jest właśnie rozwój w tym znaczeniu gospodarczym. To jest to, czego potrzebujemy po to, żeby była praca, po to, żeby była podniesiona jakość życia, po to, żeby można było zarobić pieniądze, utrzymać rodzinę. Ale oprócz tego ten drugi element, właśnie inwestycje w odnawialne źródła energii, poprzez panele słoneczne, poprzez wytwarzanie energii elektrycznej, która jest, jak to mówimy, zielona, która jest czysta, która jest proklimatyczna, która powoduje zmniejszenie emisji CO2, to jest także zrównoważony rozwój w tym drugim tego słowa znaczeniu, poprzez zachowanie środowiska, poprzez zachowanie przyrody, poprzez zachowanie warunków życia na Ziemi, na przyszłych pokoleń. Ktoś powie, to są małe działania, być może, ale gdyby w całej Polsce wszyscy postępowali w ten sposób, gdyby wszystkie budynki komunalne były w taki sposób właśnie zasilane energetycznie, gdybyśmy inwestowali w to także i w naszych gospodarstwach domowych, proszę Państwa, efekt synergii i efekt całości z całą pewnością przyczyniałby się z jednej strony do ochrony klimatu i do zmniejszenia emisji CO2, ale z drugiej strony przyczyniałby się także do ochrony powietrza. Powietrza, które zwłaszcza na obszarach miast, przede wszystkim tych wielkich miast, jest dzisiaj w wielu przypadkach bardzo zanieczyszczone i co stanowi ogromnie dotkliwy problem dla tych wielkich aglomeracji. Bolszewików, a którzy bronili tutaj ziemi, wtedy świeżo uzyskanej dla Polski, wtedy ziemi, o którą walczono, żeby mogła tutaj pozostać w Rzeczypospolitej, żeby nie zalała nas bolszewicka fala. Zwyciężyli wtedy nasi dziadkowie, nasi pradziadkowie, obronili Rzeczpospolitą i w tym roku wszyscy, mam nadzieję, hucznie będziemy świętowali stulecie tamtego wielkiego zwycięstwa 15 sierpnia z okazji stulecia zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej. To jest wielkie wydarzenie. Dziękuję, że Państwo tutaj w Kolnie o tym pamiętacie. Dziękuję, że to miasto, które uzyskało swoje prawa miejskie prawie 600 lat temu, za 5 lat będziecie Państwo mieli 600-lecie, w 2025 roku, 1425 rok, kiedy Kolno stało się królewskim miastem Korony Polskiej. Od tego czasu cały czas trwa, mimo wszystkich tragedii, mimo pożarów, takich jak ten w czasie Izraelcy Kościuszkowskiej, który strawił prawie całe miasto. Takich tragedii, jak ta, która spotkała miasto w czasie II wojny światowej, kiedy zginęła połowa mieszkańców. Odbudowaliście je Państwo swoimi rękami, odbudowaliście Państwo swoją wspólnotę. Dzisiaj miasto jest większe niż było przed II wojną światową, dzisiaj jest piękniejsze niż było przed II wojną światową, dzisiaj jest lepiej rozwinięte. A na przestrzeni ostatnich lat bezrobocie w mieście spadło o połowę. Gratuluję tego władzom miejskim, gratuluję panu burmistrzowi, gratuluję tego także władzom powiatowym i władzom województwa. Ale chcę powiedzieć także, że ogromnie się cieszę, że również i ta polityka, którą my realizujemy na szczeblu centralnym, także się
przyczynia do tego, że te możliwości właśnie są stworzone, że można rozwijać gospodarkę, że realizują się inwestycje, te wielkie o charakterze krajowym, takie jak rozbudowa dróg, że powstał Fundusz Dróg Samorządowych, które mam nadzieję, że niebawem efekty pracy tego funduszu i efekty starań władz lokalnych Państwo zobaczycie w postaci odnowionych dróg, w postaci budowy nowych dróg lokalnych. Kiedy dwa dni temu powiedziałem, że polscy żołnierze są bezpieczni, wychodzili potem różni ludzie w telewizji, w różnych programach, mówili, jak może mówić, że polscy żołnierze są bezpieczni, skoro spadły rakiety. Ja byłem po rozmowie z przedstawicielami polskiego kontrwywiadu, ja byłem po rozmowie z przedstawicielami polskiego wywiadu, ja byłem po rozmowie z polskimi dowódcami, ja byłem po kontakcie z przedstawicielami naszych dowódców, z naszymi dowódcami w kontyngencie w Iraku. Powiedzieli mi tak, są absolutnie opanowane procedury, nie ma żadnych sygnałów o tym, aby ktokolwiek zamierzał zaatakować polskich żołnierzy, aby polscy żołnierze mieli być celem jakiegokolwiek ataku. Oczywiście została zaatakowana baza amerykańska, w której byli między innymi oprócz żołnierzy innych sił sojuszniczych, także nasi żołnierze. Ale wszystkie procedury bezpieczeństwa były wprowadzone, obowiązywały już od jakiegoś czasu, bo zaraz zostały wprowadzone mechanizmy bezpieczeństwa i wszyscy na czas zostali zabezpieczeni i to właśnie dlatego nie było żadnych strat. Żaden polski żołnierz nie został tam odraźnięty. Polscy żołnierze byli i są bezpieczni. Miejsce, gdzie była wojna, jest to miejsce, gdzie zdarzały się i zdarzają się ataki terrorystyczne. To jest trudny region. Ale misją żołnierza jest służyć także tam, gdzie jest trudno. Jesteśmy dzisiaj w Sojuszu Północnoatlantyckim i tak jak wczoraj powiedział do mnie szef sztabu generalnego, pan generał Rajmund Andrzejczak, panie prezydencie, żołnierze nie są od tego, żeby być zawsze tam, gdzie jest bezpiecznie. Żołnierze są także od tego, żeby być tam, gdzie jest niebezpiecznie, bo na tym polega służba żołnierza, że bywa również w takich miejscach, gdzie jest niebezpiecznie. Ale naszym obowiązkiem jest zapewnić żołnierzom takie wyposażenie, jest zapewnić żołnierzom takie procedury, jest wdrażać takie procedury, aby żołnierze byli zabezpieczeni w jak największym stopniu. I zapewniam Państwa, że wszystkie takie procedury wobec naszych żołnierzy zostały wdrożone. Mówię to przede wszystkim tutaj, bo być może, że są wśród Państwa najbliżsi jakiegoś naszego żołnierza, który tam w Iraku być może jest, ale mówię to także dlatego, że widzę tutaj media, widzę kamery, w związku z czym być może słuchają oni również widzowie naszych telewizji. Czynimy wszystko, aby nasi żołnierze byli zabezpieczeni i nasi żołnierze są zabezpieczeni. W każdym miejscu, gdzie służą na świecie, a przede wszystkim w tych miejscach, gdzie to niebezpieczeństwo jest realne, mieliśmy świadomość, że w tych dniach, zwłaszcza po działaniach podjętych przez stronę amerykańską, nasi żołnierze mogą znaleźć się w miejscach, gdzie będzie niebezpiecznie, ale muszą być tak zabezpieczeni, żeby byli bezpieczni. I nasi żołnierze byli i są bezpieczni. Zapewniam Państwa o tym. I dlatego właśnie w tym zakresie chcę Państwa bardzo mocno zapewnić. Prowadzimy spójną politykę. Ja, polski rząd i większość parlamentarna. Działamy razem i będziemy działali razem. Wszystko uzgadniamy. To jest wszystko skoordynowane działanie. Nie słuchajcie Państwo tych, którzy próbują opowiadać, że to jest nieuporządkowana polityka. Ona jest uporządkowana i ona jest przemyślana. I to, co jest tajne, pozostaje tajne. A to, o czym można mówić w telewizji, to się o tym mówi w telewizji, ale wtedy, kiedy trzeba. Bo to jest dla nas najważniejsze. Będziemy dbali o Polskę, będziemy dbali o Państwa interesy. We wszelkim tego słowa znaczeniu. I w kwestii bezpieczeństwa, i w kwestii codziennego życia, i w kwestii możliwości wychowywania dzieci przez rodziny tak, jak rodzice sobie tego życzą, we wszystkich tych sprawach, które są dla Państwa ważne. Polska jest dla nas absolutnie na pierwszym miejscu. Interesy naszych współobywateli są dla nas absolutnie na pierwszym miejscu. I takimi pozostaną. Dziękuję i jeszcze raz proszę Państwa o wsparcie i życzę dobrego 2020 roku. Mam nadzieję, że będzie to rok dla nas wszystkich zwycięski, tak jak mam nadzieję, że będzie to zwycięski rok dla Polski w każdym tego słowa znaczeniu. Dla nas, jeżeli chodzi o poziom życia, dla naszych sportowców.
Dziękuję bardzo. Dziękujemy panie prezydencie.